Siema, siema, cześć, cześć, są randerzyści, witam bardzo serdecznie. Sezon 12 wystartował, mamy również czwarty rok Stowrunner. Super, za niedługo startuje Expedition, więc bardzo fajny czas dla osób, które lubią błotko. A jeżeli chodzi o błotko, to wygląda na to, że mamy mega monstera w Stowrunner. FEM37AT. Bardzo wysokie zawieszenie. Może się okazać mega, mega pojazdem w błocie. Zobaczmy. Silnik. W ogóle co on ma fabrycznie? Typ zawieszenia fabryczne, opony błotne 71 cali. Dobrze. Zawieszenie AWD zawsze włączone. Blokada istnieje, możliwość włączenia. 340 litrów. Moc do masy B+. Trwałość A+. Zużycie paliwa B-. Dobra. Silniki. Zobaczmy. Jeżeli chodzi o silniki... 490, 520, 530. No niby ten jest najdroższy i C minus, tak? Aha, nie, przepraszam, C minus to jest spalanie, tak? Czyli mamy S, najmocniejszy silnik S. Grubo. Skrzynia biegów, damy sobie zaawansowaną. Zawieszenie, fabryczne opony, mamy tutaj... Błoto doskonałe, tak? Przy tych standardowych. No ale tu już mamy opony, gdzie mamy trasa średnie, teren wysoka, błoto doskonała. I tak one się prezentują. Tu mamy opony DLC. Ja może go zostawię na tych standardowych oponach, bo one tak się wydają duże, mają bieżnik. Błoto jest doskonałe, teren wysokie. Wyciągarkę sobie damy spokój. Blokadka. Włączana, wyłączana. Snorkel na dach. Aha, tu ma tak, że ma taki... Ojeny, strasznie wysoki ten snorkel. Damy ten najwyższy. Z dodatków. Co mamy z dodatków? Mamy tak. LK2NY. To jest ciężki żuraw. To jest najcięższy żuraw w SnowRunnerze. Największy. Dalej mamy żuraw HDS. To, czyli ten, który mamy... Tak prawdę mówiąc, w większości ciężarówek, w wielu ciężarówkach. O! Słuchajcie, na dachu części naprawcze 260, zbiornik paliwa 140. Można? Można. Mały dach ma, a i tak bagażnik dostał taki, że... dalej. Burty. To jest pewnie na 4 sloty, nie? Więc hello. Ładnie. Tutaj mamy na 3 sloty, płaska. Dobra, dodatek. Zbiornik paliwa 2000 litrów. Słuchajcie, przy większości ciężarówek ten dodatek serwisowy to jest 1800 litrów. Tutaj mamy 2000, nie? Tutaj mamy na 3 ładunki. 1800 litrów benzynka. Woda. I co mamy? Siodło wysokie. No i to wszystko. Dobra, załóżmy sobie w takim razie. Zobaczmy, jak to wygląda. Masakra, nie? Dobra. Przód, co jeszcze mamy? Tutaj taką osłonę mamy, tak? Dach. O! Ale patrzcie, jaki ten. Owiewka dachowa jaka. Tylko ta owiewka dachowa na pewno nam, jak damy sobie, to możemy zobaczyć. Ta owiewka dachowa... No, nie mogę skręcić dalej. Na 100% ta owiewka dachowa, no właśnie. Widzicie, nam cały ten nasz dodatek wywala, to go sobie schowamy. Damy tą owiewkę dachową. Fajnie wygląda, ale przez to, że mamy owiewkę dachową, to nie możemy mieć dodatku. Dobrze. Dobra, co tu jeszcze z przodu mamy? No to nic nie mamy za bardzo. To podziękujemy. Dobra. Można mu rurkę wstawić. Damy. Dobra, obręcze mu sobie zmienię, bo te co ma to takie widzę, że... Ale wszystkie są obręcze, które mi się akurat nie podobają. Powiem wam, że takie słabe są. Dobra, nie ma specjalnego malowania. Z tych podwójnych kolorów... No ten to...
Ale fajnie, że zobaczcie, i ciężarówka, i ten, i burty też są w tym samym kolorze, nie? Patrzcie, jak damy sobie taki kolorek, to burty też są pomalowane. No, to na plus. Zdecydowanie na plus. No i to wiadomo, figurki różne. Dobra. Długi, strasznie. Trzy osie, wszystkie oczywiście AWD jest cały czas włączone. Nie skręca. To znaczy nie ma skrętnej osi, tylko jest ciężarówka, to jest przegubowa, czyli ona tutaj przegub się jej skręca. I teraz, jeżeli stoimy na bezruchu, to się tak ledwo co skręci. I teraz, jakie to ma przełożenie na jazdę w terenie? Takie, że jak jedziemy i dajemy do przodu, to on wtedy mocno będzie skręcać. A jeżeli stoimy w miejscu, gdzie się będziemy chcieli wykręcić, to on zrobi tylko pyk, więc zawsze będzie trzeba skręcać w trakcie jazdy do przodu albo do tyłu. Więc tutaj promień skrętu, no, nie będzie w niektórych warunkach genialna. Druga sprawa, że przez to, że sobie przegub skręcimy, będzie zjazd górka w lewo i on wtedy sobie poleci. No niestety, będzie wywrotny. Będzie wywrotny. Zobaczmy, jak on wygląda sobie. O! No taki klakson sobie tutaj posiada, nie? No w środku cup holdery ma. No taki tutaj na lusterku, małe lustereczko, jeszcze takie małe, okrągłe, nie? No tak. Zobaczmy. Długo sobie odpala. O, zobaczcie, widzicie? Mocno skręca, nie? Nawet mocno skręca. Ale jak stoimy w miejscu. A nie, czekajcie, na włączonym silniku też mocno skręca. Dobra, to jest dobre, ale w błocie już tak nie będzie dobrze, jak będziemy stać w miejscu, nie? Można jeszcze zerknąć, jakie przyczepy mam tutaj. No tutaj żadnych z siodłem raczej nie. No to. Standard. A, nowa, słuchajcie, nowa przyczepa. Zobaczcie, trzy koła są. Jest ta z dwoma i tutaj jest z trzema. To samo, tylko że trzy opony, nie? Jedną oś więcej ma. Wydaje mi się, że to jest fajne rozwiązanie. Dobra. Słuchajcie, to co my stobranerzyści lubimy najbardziej, czyli błotko. Zobaczmy, jak no. Trochę dziwnie się tym steruje. Steruje, powiem wam, dziwnie się nim skręca. Na kierownicy to nie będzie. Na kierownicy będzie super, nie? Ale na padzie jest tak troszeczkę tak dziwnie. O, i to jest miejsce, gdzie można się. Jak się tak skręca, można się wyrżnąć. Słuchajcie, tu jest bardzo trudny przejazd w tym miejscu i dużo ciężarówek tutaj ma z tym problem. On w ogóle na piątym biegu jedzie. I sobie na piątym biegu tu przejechał. No. Aha. No dobra, zobaczmy, bo tutaj mamy teraz takie miejsce, gdzie no nie jest taki łatwy teren. Tutaj są bardzo fajne błotka. Wysoki bieg. On w ogóle, przypomnę, że nie ma w tej chwili blokady włączonej. On jedzie cały czas teraz bez blokady. I miażdży po prostu ten teren, nie? Słuchajcie, na live'ie Farming Simulator napisał taki komentarz, nie? Że zdobyłem tego Fejma. Tak go się czyta? Fema. Zdobyłem tego Fema. Fema. Zdobyłem tego Fema. Jestem zniesmaczony, że coś takiego dodali do SnowRunnera. Zobaczmy jeszcze z blokadą, jak to jeździ. Słuchajcie, to jest ciężarówka, która. Silnik S.
I ona tutaj nie ma... Nie ma rzeczy, których nie przejedzie, no. Strasznie offroadowo jest dobrym pojazdem. Znaczy tu akurat na tej mapie, na której jestem, to jest, to są ciężkie błota, gdzie ja tutaj jeżdżę, ale trzeba zwrócić jedną uwagę jeszcze. W porównaniu na przykład do Zixa, zobaczcie, jaki jest odstęp pomiędzy pierwszą a drugą osią. Ta ciężarówka będzie w niektórych miejscach się na górkach zawieszać. Na takim amurze może mieć problemy w niektórych miejscach. Tu ja w tej chwili pokazałem wam idealne warunki dla tej ciężarówki. Błoto, płaski teren, no wyśmienite warunki dla niej. Naprawdę, to są idealne, wymarzone warunki dla tej ciężarówki. A przejedźmy sobie jeszcze w jedno miejsce, chciałbym sprawdzić. Bo tu jest jeszcze jedno miejsce takie, gdzie można zdobyć ciężarówkę P512 i tam są bardzo też takie, no, ciężkie błota. Ja jestem w 100% pewien, że ona sobie tam poradzi idealnie w tym miejscu. Ale mimo to chcę dojechać i się przejechać tam. W ogóle tutaj trzeba jej sprzęgło wcisnąć, żeby ona spadła na niższy bieg. Moc do masy, no, silnik S dla tej ciężarówki. No gdyby, słuchajcie, gdyby Kenworth dostał taki silnik S, to by był też przekokszony totalnie, nie? Tutaj widać, zobaczcie, jak ja skręcam, widzicie? O, zobaczcie, tu już prawie mógłbym się wywalić. Teraz czy ja dobrze jadę? Dobrze jadę. Tu już bym mógł się prawie wywalić. Gdybym był załadowany jakimiś metalowymi belkami, może bym się wywalił. Gdyby był trochę przechył, to przy takich skrętach można, przy takim maksymalnym skręcie w lewo albo w prawo, można się wywalić. No, taka charakterystyka tej ciężarówki jest. Dobra, jestem na czwórce. O, tutaj na przykład, jak tutaj sobie skręcałem w lewo, nie? O, tutaj też tak zabujało ją. O, tu na przykład skręcam. No, no, no i co? O! Akurat nie miała napędzanej tej osi, która była tam. No, na pusto na razie jeżdżę, więc na pusto jest tak... Tu w ogóle mijam bardzo znaną miejscówkę na tej mapie, tu na prawo. Pozdrawiam Ciastka, bo to z nim mieliśmy tutaj piękną akcję ZX i Tatra w tym miejscu i koszulka powstała ku pamięci tego wspaniałego live'u. O! Zobaczcie. Teraz. Przejazd przez górkę. I zobaczcie. Pyk. I widzicie? I ona tu tak się tak trochę przeskrobała, ale to i tak, słuchajcie, jest tak wysoka, że... Teraz, wiecie co? Nie ma odniesienia, bo ja teraz sobie jadę w terenie, który jest taki... No nie jest bardzo trudny, ale niektóre ciężarówki z podstawy gry... Nie przejadą tędy tak szybko, no. Dużo ciężarówek nie przejedzie tędy tak szybko, jak ten pojazd, no. No, FEM tutaj... Ja odnoszę wrażenie, że ja moda teraz zainstalowałem, a nie mam ciężarówki... O, i czekajcie, włączymy sobie tutaj blokadę. Tu są trudne warunki. Ja tu pamiętam, że sobie... No, jest tutaj tak nie dość... Dość nieciekawo, ciekawie pole, można się zagrzebać, ja specjalnie pojadę przez sam środek tutaj, żeby było ciężej. Mhm. No.
Tak. No powiem wam, że tutaj to jest... To jest w tej chwili ciężarówka, która po prostu miaży system. Ja się nie dziwię Farmingowi, że napisał, że jest w szoku, że taką ciężarówkę dodali do SnowRunnera. To nie jest mod, to jest naprawdę no ciężarówka, którą mamy w SnowRunnerze, którą jak ja zdobędę na trybie zwykłym, na live'ie, to ja będę ją jeździć, nie? Zabrałem ją na Półwysep Kolski, bo chcę wam jeszcze pokazać. Ja tego jeszcze nie sprawdzałem, ale ja już teraz jestem pewien, że ona, że to będzie lodołamacz, czyli ciężarówka, która jak wpadnie pod lód, to z niego wyjedzie. Tu teraz zobaczcie, w tym miejscu zawsze jak się jedzie jakimkolwiek pojazdem, to on strasznie zwalnia na tym śniegu. A ja tutaj nawet nie czuję, żeby ona mocno zwolniła, no może trochę. Strasznie przekokrzona ciężarówka, strasznie. O, no tak, nie mam... Słuchajcie, nie mam tutaj opon na łańcuchach, więc ona się ślizgać będzie. Normalne. Tutaj zostawię na piątym biegu, nie będę zwalniać. W tym miejscu dużo ciężarówek łapie bardzo dużo uszkodzeń na tym lodzie. Ona też łapie, ale tylko tak trochę. Przez to, że jest wysoka i ma duże opony. No, porównując ją na przykład do Twistera, Twisterem można sobie dwa razy metalowe belki wozić. Tą ciężarówką też dwa razy metalowe belki można sobie wozić. Plus do tego można sobie... O, czekajcie. Do tego można sobie podpiąć przyczepę, nie? I mamy już 8 metalowych belek. Oj, słuchajcie, no nie jest tak kolorowo tutaj. Ale ona wyjedzie. To prawda, są pojazdy, które lepiej sobie w tym lodzie radzą, ale... No ale tutaj nie ma siły. Mamy duże opony, mamy moc, mamy wysokie zawieszenie. I to jest pojazd, który jak gdzieś trafi na Imandrę na przykład, na Półwysep Kolski, na Amur, no i wpadnie pod taki lód, to jest bardzo duża szansa, że z tego lodu wyjedzie. Więc tutaj mamy kolejną ciężarówkę, która jest tak zwanym, jak tak ja tak nazwałem, lodołamaczem. Czyli ten lód jest w stanie tutaj sobie połamać i wyjechać z niego. No. Bardzo mocny pojazd, bardzo przekokrzony. Bardzo mocny. Spalanie. Bo o tym jeszcze nie mówiłem. Zobaczcie, po tym lodzie sobie tutaj jadę. Do 30 litrów dochodzi spalanie. To jest dużo. To znaczy dużo. Jak weźmiemy pod uwagę Peit Stara 5600, jemu dochodzi do 30 litrów spalanie, a ma 280 litrów w baku i nie ma na dachu żadnych kanistrów. Tutaj mamy 340 litrów, 140 na dachu. Więc 480 litrów mamy do dyspozycji. To jest dość sporo i to na nowych dużych mapach wystarczy, żeby wyjechać z garażu, dojechać do zadania, to znaczy pojechać po jakiś towar, zabrać go, odwieźć i zrobić zadanie. Ale no spalanie, słyszałem, że na teście serwera miało, ta ciężarówka miała spalanie do 40 litrów, ale zmniejszyli jej to spalanie. Tutaj musimy też zwrócić uwagę, że ja jadę na najmocniejszym silniku. Silniku, który ma S. Zobaczcie. A nie, czekajcie, moc do masy A+.
A plus moc do masy. Burty tyle zabierają, słuchajcie. Tak, zobaczcie. Zobaczcie, w tej chwili mam silnik S, moc do masy S, nie? A jak założę sobie tutaj dodatek na dach, to dalej mam S, ale jak założę sobie burty, to mi spada na A+. Więc ja teraz cały czas jeździłem na silniku A+, a nie na S, czyli moc do masy było. I zobaczcie, co on wyprawiał. Co ten pojazd wyprawiał, po prostu masakra. Ale zobaczmy inny silnik. Bo tu mamy na silniku A, już mamy spalanie o jedną kropkę mniej. Tutaj o dwie kropki mniej, A minus, no i B plus, trzy kropki mniej. No ale na taką ciężarówką nie ma sensu jeździć na słabszym silniku. Dobra, słuchajcie moi drodzy, to są moje takie pierwsze wrażenia. Z FM37 AT, strasznie przekokrzony pojazd. Poradzi sobie prawie wszędzie. Nie poradzi sobie na pewno na jakichś wąskich, krętych dróżkach, które akurat na nowej fazie, na 12 się zdarzają. Więc tam może sobie super nie radzić, ale bardzo ładowny, bardzo mocny, offroadowo świetny. Naprawdę świetny. Dobra, słuchajcie, napiszcie w komentarzu, czy też macie też takie odczucia odnośnie tego pojazdu, że jest przekokrzony. No i widzimy się w następnych moich filmach albo live'ach na kanale. Zostawcie lajka, jak wam się podobał film. Ewentualnie zostawcie suba, jak jesteście nowi na kanale i widzimy się w następnych moich filmach. Siema, cześć!